Witam, znajdujemy się w Opszy, w gospodarstwie, które prowadzę z moim tatą. Mamy 5 lipca i zebraliśmy się tutaj po to, aby sprawdzić, jak planują jęczmiona hybrydowe firmy Syngenta. Pola, na których mierzyliśmy plon, były częścią poletek pokazowych, które przygotowywaliśmy dla jednego z lokalnych dystrybutorów. Pole, na którym dokonywany był pomiar, miało kilometr długości. Poletko, z którego był mierzony plon, to było 50 arów. Jęczmień został zebrany kombajnem, słoma została na polu. Ten rok był dosyć trudny. Mokra jesień, sucha wiosna sprawiła, że warunki do plonowania były trudne. Jednak, jak pokazują wyniki, jęczmień bardzo ładnie sobie poradził, a plony nas pozytywnie zaskoczyły. Na polach testowych mieliśmy 3 odmiany: Torero, Mercurio i Wutan, które zebraliśmy, sypaliśmy na osobne przyczepy, następnie zważyliśmy. Plony prezentują się następująco: odmiana Torero 10 ton 400 kg, odmiana Wutan 11 ton i Mercurio 11800. Jęczmienia hybrydowe goszczą u nas w gospodarstwie już od 5 lat. Do tej pory nie osiągaliśmy tak wysokich plonów. Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni. Współpraca z Syngentą układa nam się bardzo dobrze. Korzystamy z ich wiedzy i zawsze są gotowi pomóc i doradzić. Dzięki ich pomocom udało się osiągnąć tak wysoki plon.